nad czasem. Hej, hej! Witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zwiesia, moi drodzy. Jesteśmy zajebiści w Gwinta i spotkaliśmy żakietkę jakąś. Żaklinę, żakietkę, żaku. Więc, moi drodzy, porozmawiamy z nią. Co ona tam od nas chce? Dobrze widzę? Wyście są Geralt z Rivii? Ten słynny wiedźmin z dalekiej północy? Myśmy są. A o co chodzi? Ach, wspaniale! Tyle o was słyszałam. Jak mistrz Jaskier był w Beauclair, dzień w dzień o was śpiewał. Tak, niestety ma to w zwyczaju. No dobra, a w czym mogę pomóc? O, widzicie. Mój narzeczony François Le Goff złożył śluby, że przyniesie mi łeb straszliwego monstrum, grotnika. A nie mógł po prostu kupić kwiatów? Albo bombonierki? Albo perfumy mam na zbyciu, mogę sprzedać. Każdy wie, że miłości dowieść może tylko czyn heroiczny, lubej dedykowany. Ale nie ma go już 2 tygodnie. Zatem może byłby pan łaskaw pojechać i sprawdzić, co się z nim dzieje? A wie panienka coś więcej o tym grotniku? Po nazwie zgaduję, że spotkać go można w jaskiniach. Tak, chyba że zgłodnieje. Wtedy wychodzi, idzie nocą do wsi, jak wszyscy śpią. Okiennice wyłamuje, wkłada ręce do środka i dzieci z kołysek wyciąga. Tak szybko, że nawet nie pisną. Tryb lunarny, długie, chwytne ręce, rozumny. François mówił, że raz dwa się z nim rozprawi, a tak długo już nie wraca. Pomożecie, mistrzu? Bo ja już z tych nerwów spać nie mogę. 2 tygodnie nie śpi i czeka? I po 2 tygodniach prosi, żeby go poszukać? Zwłaszcza jeśli mogą zaoferować nagrodę. I nie chodzi mi o twoje wdzięki, tylko o żywy cash. Oczywiście. Wyście wszak profesjonał, a nie żaden błędny rycerz. Ile wam potrzeba? 500. Co? Nawet 500 na maksie u ciebie nie ma? To ty bidna kobita jesteś. Tak, tyle jestem wam skłonna zapłacić. Dobra, 350 weźmiemy. Zajmiemy się tą sprawą. Robię, co mogę, żeby narzeczony wrócił cały i zdrowy. Proszę tylko powiedzieć, gdzie go szukać. Zapomniałam, że wyście z obcych stron, nie wiecie. Grotnik ma leży w pieczarach u stóp Gorgony. Tak blisko miasta? I co, żaden śmiałek nie próbował go zgładzić? Próbowało wielu, ale żaden nie wrócił. Dlatego właśnie się martwię. Rozumiem. Pora na mnie. Czas ruszać w drogę. No dobra, grotnik. Jeśli nie chcesz mojej zguby, odszukaj François. Ale zanim odszukamy François, to okazało się, że jesteśmy blisko znaku drogowego. Ambasada Nilfgaardu po drodze była. Dobrze. Przyda się nam ten... Aha, czyli tu jest ten grotnik. To my na razie do kurwo, Bianko. Wiecie, rozumiecie. Kurwo, Bianko jest tutaj dość istotne w tym momencie, na etapie tym naszej przygody, ponieważ gdyż... Nie po to wygrywałem w Gwinta przy tylu nerwach, żeby sobie nie przyjść tutaj i nie postawić sobie, nawet sobie zabrać tą statuetkę z góry, a tutaj sobie postawić puchar zwycięzcy turnieju w Gwinta, a tutaj postawimy sobie tą miskę ryżu. Taki piękny puchar mamy, że jesteśmy zajebiści w ogóle. I teraz możemy... A, miałem ten miecz jeszcze powiesić. Jeszcze ten miecz miałem gdzieś powiesić, tylko gdzie my mamy jakąś miejscówkę na ten miecz jeszcze? Tu oba miecze wiszą. Baba głupia ma nadzieję, że 2 tygodnie ją żyje, no. Co poradzisz, mój drogi, co poradzisz? Tutaj mamy jakiś inny miecz. Co to jest za miecz? Powiernik.
to tym razem wsadzimy blefa. Ładniej wygląda. Dobra. Do tego powiernika sobie schowamy do szafy. O, już jest pięknie, możemy iść szukać narzeczonego. Może to zadanie z narzeczonym da nam level? No nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, sam nie wiem. W sumie dużo nam nie brakuje. 511 expa. No odszukamy tego François dla tej baby głupiej, jak to Spak określił. Gdzie tu nam najbliżej będzie? Z jaskini Szept. A zobaczcie, tu mamy się udać. I zginął nam znak zapytania pomarańczowy. I on chyba tutaj był. A myśmy ją spotkali tutaj. To może to był ten sam znak zapytania. No ciekawa sprawa. Wychodzimy z pałacu, mamy 200 kroków, to może skorzystamy z pomocy naszej leniwej szkapy. Siema. Go. Boże, to mój cień. Myślałem, że ktoś nas goni. Skorzystamy z pomocy naszej szkapy. I pędzimy ku przygodzie. Jezu, jak to nas prowadzi przez jakieś chaszcze. Płotka nie umie po wodzie. A umie. O. Cwana płotka. To już tu? O, jest jakiś namiot. Ale jaja. Nachlał się i śpi. He? Dobre. Lis od żakiet. No, jakieś listy mamy. Nie potwór, tylko banda 40 rozbójników, którzy bimberek sobie pędzi. Najdroższy François, już minął tydzień, odkąd ostatni raz cię widziałam. Ukochany, wiesz, że zajmują cię ważne rycerskie sprawy. Siedzi narąbany, a... Lecz powiedz, jak możesz wytrzymać męki? A co on jej odpisał? Myślałem i wymyśliłem, by na ciebie w pełni zasłużyć, muszę wpierw... Aha, to jest ten list, który on wysłał przed podróżą. Ona po tygodniu mu wysłała list. Że za nim tęskni, a on postanowił się napić. Co? Aleście mnie przestraszyli? Mówcie! Jak was zwoł? Jaki wasz herb? Ravix z Czteroroga. A na herbie mam niewiastę siedzącą na kroczącym niedźwiedziu. No, to jak już sobie pogadaliśmy jak rycerz z rycerzem. François Le Goff, jak mniemam. Przysyła mnie wasza narzeczona. Martwi się, bo coś długo nie wracacie. Bo... Grotnik to wielce niebezpieczna bestia. Muszę się do starcia z nią dobrze przygotować. Zażywając snu pod chmurką? Przez 2 tygodnie? Zwlekałem nieco, prawda. Ale koniec mi tręgi. Słowo się rzekło, potwora pokonam. To ja nie przeszkadzam, bywaj. To ja nie przeszkadzam, bywaj. A nie chcesz przypadkiem, żebym ci pomógł? No... nie wiem. Przysiągłem przecież, że... Że dasz lubej głowę potwora. Ale nie ślubowałeś, że zabijesz go sam. W sumie... Prawdę prawicie. Walczmy zatem ramię w ramię. Na honor!
No prowadź. No kurde, napity jakiś czy co? Lata naokoło. Ale głowę ja mu urżnę. Dobra, najpierw, bo zaraz mi ucieknie. Dziwne. Coś nie widzę tego grotnika. To może wrócimy? Jak go nie ma, to nie ma. Trudno. Próbowaliśmy. Powoli. Rozejrzyjmy się tu jeszcze. Wyrośnięte. Jak w szklarni. Kołyska wypełniona po brzegi dziecięcymi bucikami. Upiorna kolekcja. Za tym kotem coś jest, ale nie przeczyć. Ani mieczem. To jak ma się przedrzeć? Jak nie mieczem i nie znakami? To czym? Samolotem? Chodź stary, idziemy dalej. To jest wyjście, tak? No. No i co? Tu jeszcze są jakieś ślady, dobra? Kości. Czaszka mała. Siemiączko nie zrosło się do końca. Jakieś szpalgały, wszystko jasne. Grotnik zabrał, musi być zborowy. Nie widać go tu. Może żeruje. Trzeba będzie go wywabić. Niech się dzieje, wola nieba! Przeczytaj wpis o grotniku w bestiariuszu. Grotnik. Kim ty jesteś? To ciekawe, bo ja tu nigdzie nie mam napisany grotnik. Bazyliszek, Kuroliszek. Nic na G. Gargulec. Golem. Może to jest grotnik? Terenesezę. Jest borowy dziad, porządko, chochli. A tu jest, dobra. To było tak, deszcz okrutny mnie złapał. Nie wiadomo dokładnie kiedy borowy, znany w Bokleri jako grotnik, zasiedlił się w jaskini u stóp Gorgony. Borowy z reguły ceni sobie leśne ostępy i najchętniej bytuje w matecznikach, jednakże grotnik chętnie trwa w pieczarze. Potrób być dobrze znany wśród boklerskich, niespodziewanie, aby próbować go pokonać. Oprócz jednego zwanego François, który się nie śpieszył. Podpal rośliny. No dobra, podpalamy rośliny. Gwen. Mało?
Jeszcze te. François, nie podchodź. No i co? A jeszcze tu są jakieś. Dobra. Wszystkie kwiaty mu spalimy. Dziad borowy, który wygląda jak leszy, tylko trochę inny. Postanowiłeś. Nasz młynek jest niezawodny. I tyle. Siema, Rajsa. Dziach, dzida. Na chona. Co to za harde bydle było? Ja... Dziękuję, Wiedźminie. Wielce mi pomogliście. Chyba najwyższa pora, żebyś wrócił do Beauclair, dzielny rycerzu. Dzielny rycerzu. Łeb tego potwora to za mało, żeby wyrazić, jak bardzo kocham mą wybrankę. Ruszam w świat. Na mą miłość inne monstrum w jej imieniu zasiekę. Dobrze ci radzę. Bierz ten łeb i skończ już z wygłupami. Wypraszam sobie. To, że chcę rozsławić imię mej lubej na cały świat, to... Posłuchaj mnie. Walka z potworami to nie herby, szmelcowane zbroje i omdlewające damy. To praca. Cholernie niebezpieczna i niewdzięczna praca, do której się nie nadajesz. Znajdź jakiś inny sposób na udowodnienie swojej odwagi. Bo na razie dowodzisz tylko głupoty. Nie przebieracie w słowach, mistrzu. W Toussaint za mniej można dostać zaproszenie na ubity grunt. Ale ciężko odmówić wam racji. Mało brakowało, a nie wyszedłbym stąd żywy. Pora wracać do domu. No. W końcu zmądrzał. Wróć do narzeczonej. Ja mam wracać do jego narzeczonej? Chyba on powinien wracać do swojej narzeczonej, a nie ja do jego. Po co mi tam jego ta narzeczona? Do szczęścia. Łania biega. Dobra, czy to nie było jakiegoś znaku zapytania? Przy okazji? Tu jakieś opuszczone miejsce. Hanza. Podejdźmy, a co tu za niedźwiedź chodzi? Co tu za stwór? Łoch! O, ja cię przepraszam, jaki hardy dzik! Zginął? Może masz poszukać Yennefer, może? Dobra, tu coś się dzieje. O Jezu, co tu znowu? Nie gadajcie, ja nienawidzę tych archesporów. Jak to dobrze, że mam młynek. I mam w dupie archespory. Siema. Ludzie, możecie wracać, archespory zabite. Wschodzi słońce, mija dzień, mija noc. Ludzie wracają do opuszczonego miejsca, z którego wygnały ich archespory. Kopią sobie grządki, uprawiają sobie kiście. A
może to wiśnie? Czy wy coś tu, ludzie, macie w tej wiosce? Nagrodę dla dzielnego rycerza, który wam uratował tą wsiurę. Nic nie ma. Co za biedna wioska. Nawet nie macie jak odpowiedni sposób podziękować za to. Mogę coś dla was zrobić? Geralcie z Rivii, jesteśmy ci dozgonni. Na miarę naszych możliwości. Wiedźminie, otwórz oczy tym niedowiarkom. O, otworzę tą skrzynkę, jeżeli nie masz nic przeciwko. Turniejowy champion. Czemu masz biały ekran? Bo kończy się ten... Kut. Kut się kończy. Dobra. Chciałbym znaleźć jakiś teleport miły. Dobra, zobaczmy, co tu się dzieje. Nie jest daleko, zanim dobiegniemy. Może nam się kut skończy i nie będzie białego ekranu. Biegnij, Wiesław! Ale dziwna sytuacja, bo on biegnie, jakby miał dalej miecz w ręce, nie? Nareszcie. Panter! Kompletnie nic nie widać w dzień przez tego kota. Ale zaraz się skończy. Mam taką nadzieję. Nie chcę robić medytacji, żeby później fiolę od nowa pić i tak dalej. On za chwilę się skończy. Grota Albertusa z Toki Gorgony. Pomocy! Pomóż nam! Ratuj! Co tu się dzieje? Co się tu dzieje? Potwory! Potwory! Tam w jaskini! My uciekliśmy, ale Hugo tam został. Jaki Hugo? Nasz brat! Został tam, w środku! Pomóż nam! Znajdź go! Wynagrodzimy ci to! Hugo, co go frugo? Nie śpieszę się, nie pomogę wam. Hugo Kołłątaj. Szukaliście ochroniarza? Zgadza się, my. I nie bez kozery, jak widać. Czekaliśmy kilka dni, ale nikt się nie zgłosił, więc postanowiliśmy zaryzykować. To prawda. Głupio zrobiliśmy. Trzeba było poczekać. A teraz nie wiadomo, co się stanie z naszym biednym Hugo. Coś mi się ten quest kojarzy. Coś mi się wydaje, że to jedna wielka ściema. Co was zaatakowało? A skąd? Jak tylko ziemia zaczęła się ruszać, od razu do wyjścia pobiegliśmy. A Hugo, no niestety, w drugą stronę. Wy chyba tego Hugo tam zostawiliście specjalnie. Znalazły z ziemi? No, chyba tak. No, zresztą, nie wiem, nie przeglądaliśmy się, tylko wzięliśmy nogi za pas. Po co tam w ogóle wchodziliście? Zabłądziliśmy. Zaraz. Zabłądziliście do jaskini? Na świętego proroka Lebiodę. A jakie to ma teraz kurwa znaczenie? Czy weszliśmy zbierać szytnaćce, czy pieczarki, czy na spacer? Ważne, że Hugo został w środku. Mam rację? Uratujesz go czy nie, Wiedźminie? Każda sekunda się liczy. No to jak każda sekunda się liczy, to chyba nie będziecie za swojego ukochanego brata sępić. No, ile chcesz? Szybka piłka, moi drodzy. 420. Uczciwa stawka. To jazda. Dobra. Poszukam go. Wy dwaj zostańcie tutaj. Najlepsza akcja jest taka, że teraz... Trzeba będzie znowu kota założyć.
Jak ja lubię kota! Ło! Skąd tu tyle tych kikomor? Na szczęście nasz młynek ma zasięg 500 kikimor. Więc włączamy nowego kota, wybaczcie. Nie ja wybieram te zadania. Dobra, szukamy brata. Halo, bracie. O, o. Krew na klindze. Ciekawe, czy ten miecz należał do Hugo. Czy tych jajek kikimor to nie powinniśmy przy okazji się pozbyć? Żeby ich tu więcej nie było. Dobra. Są tu gdzieś jakieś jajca? Jeszcze nie zjarane? Tu. Tam już wszystko zjarane? Te chyba jeszcze jakieś takie dziwnie ocalałe. Tu jakieś grzybki, robaczywki też zjaramy. Dobra, podążamy śladem Hugo. Hugo! Ciepło i wilgotno. Kikimory wolą chłodniejsze warunki. Ślady krwi. Hugo może być ranny. Cholera, gorąca ta woda poparza się. Przydałoby się coś do ochrony, może Quen podziała. ...25 minut, dzięki. Build do destylatora, o co tu chodzi? Na razie to nie szukamy Hugo, tylko zbieramy znaleziska, co? Kogo tam Hugo obchodzi? Ej, bo Quen przestał działać. Dobra. Podążaj śladem. No dobra, przybyłem tutaj ze śladem. A Hugo jest chyba gdzieś tam, okej. Okay. Quen jeszcze raz. Tu jakieś ślady są. Ej, to tędy ja chyba przyszedłem, co? Nie. Tędy przyszedłem i albo Hugo jest tam w prawo. Jest. Siema, Hugo. Ty jesteś Hugo? Przysłali mnie twoi bracia. O, dranie. Łotry skurwysyny. Najpierw się na mnie rzucili, ale nie dali rady. Więc wysłali zbója, żeby dokończył dzieła? Nie jestem żadnym zbójem. Jestem wiedźminem. A twoi bracia przysłali mnie, żebym ci pomógł. O nie, 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 nie uwierzę, że nagle im się odmieniło. Najpierw chcieli mnie zabić, a teraz wysyłają pomoc? Coś tu śmierdzi na mile. Zaczekaj, wolno. O co tu chodzi? Nazywam się Hugo Monard. Mój ojciec, Wiktor Monard, był słynnym producentem koniaku. Kłóciliśmy się z braćmi o to, kto przejmie interes po jego śmierci, więc ojciec postanowił nas zmusić do współpracy. Rozłożył swój destylator na części. Trzy z nich ukrył. Każdemu z nas powiedział, gdzie schował jedną.
Kiedy moi bracia dowiedzieli się, że tu jest ukryta ostatnia, ta moja część, uznali, że nie jestem im już potrzebny. Chcieli mnie wykluczyć z interesu. Zaczęliśmy się kłócić. Odgłosy szarpaniny obudziły potwory. No oni uciekli. Ja pobiegłem w głąb jaskini. Czyli przyszedłeś tu po część destylatora. O to chodzi? Tak. Skąd to masz? Wyłowiłem z gorącego źródła. Twój ojciec naprawdę dobrze to ukrył. Proszę, oto twoja zapłata. No nie ma tego wiele, ale obiecuję, że kiedy uruchomię tabernę, będziesz miał zniżkę. 7 expa? A teraz chodźmy, twoi bracia pewnie się niecierpliwią. Czekaj, widzisz? To moi bracia zabrali ze sobą jakichś oprychów. Szykują się na mnie. Tego nie wiemy. A co? Chcesz mi może powiedzieć, że przypadkiem znaleźli się tu z obstawą? Chcą mnie zabić i zabrać mi ostatnią część destylatora. Ratuj mnie. Proszę. Zabij ich, zanim zrobią mi krzywdę. Chcesz, żebym zabił twoich braci? No, ich to może nie, ale tamtych zbirów na pewno. A braci to... No nie wiem, możesz po prostu unieszkodliwić. To jak będzie, co? Obronisz mnie? Nie będę się na nikogo rzucał z mieczem z powodu kłótni rodzinnej i kawałka jakiegoś destylatora. Podejdziemy tam teraz i wyjaśnicie sobie całą sprawę. A co, jeśli się na mnie rzucą? Obronisz mnie? Obronię, ale tylko jeśli sami zaatakują. Idziemy. Hugo! Nic ci nie jest? Martwiliśmy się o ciebie. No, jasne. Jakoś wam nie wierzę. Posłuchaj. Kiedy siedziałeś tam w środku, dotarło do nas, że te kłótnie nie mają najmniejszego sensu. To tak po prawdzie to mogła ci się stać krzywda, a tego to byśmy sobie już nie wybaczyli. Lucien ma rację. Powinniśmy zakopać topór wojenny i współpracować, tak jak chciał ojciec. Jeżeli macie dobre zamiary, to w takim razie kim są ci ludzie? To myśliwi. Mieli obozowisko nieopodal. Akurat przechodzili i zapytali, czy nie potrzebujemy jakiejś pomocy. Długo nie wracaliście, a skoro było nas więcej, tośmy sobie pomyśleli, że może przyjdziemy wam z odsieczą. A, takie cwane gapy. Ale chciałbym już wracać do swoich spraw. Oczywiście. Proszę, oto twoja zapłata. Dziękujemy za pomoc. Jakbyś był za jakiś czas w pobliżu Liska Chytruska, naszej tawerny, to zapraszamy na znakomity koniak. Nie omieszkam zajrzeć. Bywajcie. Bywaj. Bywajcie. Staliśmy parę expa. A tutaj gdzie jest ten namiot tych ludzików? Nie no, przecież ten kot mnie wykończy. Jak się anulowuje eliksira? Halo. Gdzie ten namiot? Gdzieś ich był namiot. A tu jest, faktycznie. Faktycznie mieli tu obozowisko. Wiesław. To skoro poszli... To my sprawdzimy, co oni tu mieli w obozie, nie? U, jakiś piec. Dobra, nic tu nie ma ciekawego w tym ich obozie. Okej, no. Tu coś się dzieje, tak? Tu jakieś jeszcze wejście z siedlisko potworów było i ominęliśmy kiedyś. Jak to się stało?
Nie mam zielonego pojęcia, ale wiem teraz, że mamy 90 kroków do następnego punktu i jeszcze pół fiolki z kutem. Ciekawe, czy trafię tu na jakieś ślady Mertena. O! Przeszukaj więzienie. No dobra, przeszukamy to więzienie. Wspomnienie bibliotekarza. Defraudowałem i kradłem. Boże, człowiek. Potrzebujesz klucza. Jak się nie ma, co się ma. Jak się nie ma, co się ma. Jak się nie ma, co się pragnie, to się kradnie, co popadnie. Okej. Ale dalej nie mam klucza. Musimy tu wszystko, co się świeci, oglądać, a tu jakieś upiory. Jezu, jakie mają dźwięki. Alp. Co to jest alp? To jakiś dobry alp. W ogóle damage'u nie przyjmuje od nas. I śmieje się z nas. Ło. Ten powiedział, ten co popadnie łącznie z grabiami. No tak. Ale ty nie miałaś klucza. Ja szukam klucza. Szukam jakiegoś klucza do skrzynki. Halo. Tu jest jakiś typo. Ma kluczyk. Dobrze. Jezu, ile tu jest zadań. Przeczytaj dziennik. No Chryste Panie, ile ja tu mam do czytania. Jakiś dziennik, jakieś coś. Diariusz kancelisty. Znajdź skrzynię z pieniędzmi. Boziu. Ona gdzieś tu była, ta skrzynka. Wcześniej, ale Maciej jest taki zorientowany tutaj w okolicy. Jeszcze wszystko ma białe. Że nic nie widzi. Dobra, na razie szukamy wszystko, co miga, otwieramy, nie? Każę iść tędy i tu. Ta skrzynka gdzie była? Gdzieś się ona tu kręciła na czerwono, nie? Świeciła, znaczy. Do niej przyszliśmy tędy. Tu byliśmy. Ej no. Zaraz mnie to zmierzi. Nareszcie coś widać. No to super. To się bardzo cieszę. 40 minut za dwie. Spoko, panie Ploku, szukamy skrzynki. I jeszcze mamy tu znaleźć... O, zapiski skazane jeszcze jakieś tu znaleźliśmy. Strażnicy nic nie rozumieją. Eci peci. Tutaj? Mam wrażenie, że kręcimy się w koło. Macieju. Znaleźliśmy tą skrzynkę wcześniej, a teraz mamy z nią problem. Wejdziemy jeszcze raz. Którędy my wchodziliśmy? Tu? Nie, tam była ta Bruksa, dobra. A my najpierw poszliśmy prosto, tak? Nie, tam dalej jest ta Alpa, czy jak ona się tam Alga nazywa. Którędy myśmy weszli? Od tej Mani weszliśmy, nie? Gdzieś, nie, od której? Gdzie my mieliśmy znak zapytania?
Bo mało tego, że to jest jakaś skrzynia z pieniędzorami, to tu jeszcze jakiś rynsztunek wiedźmiński miał być w tych ruinach. Jest. Zbroja boklerskiego kapitana, spodnie boklerskiego kapitana i zajebiście. Dobra, teraz jest inny problem. Bo teraz musimy wejść w zadania poszukiwania. Archeolodzy nie, ruin fortu nie. To było to, przeszukaj więzienie Boston. I mam przeszukać to więzienie. Dobra, ja mam takie dziwne wrażenie, że to by było za proste, gdyby to było na dole. Schematy wiedźmińskie mają to do siebie, że nie są proste do odnalezienia. No, spodziewałem się, że tutaj coś znajdę. O. Naprawdę? Tylko jeden mieczyk tutaj był? Dziennik więźnia, Birke. Polecenie wyprowadzenia procedury więzienia Bastoi. Z notatek w dzienniku wynika, że z więzienia Merten poszedł do tej legendarnej jaskini, w której podobno kiedyś przebywał Lebioda. To mój następny przystanek. Okej, stary. Nie łam się, to nie jest twój następny przystanek, bo twój następny przystanek to jest tu. Dokończymy szybko te znaki zapytania i kończymy odcinek, bo już jest za długi, a takich długich Rajsa nie lubi oglądać. Rajsa lubi 20-minutowe odcinki. Teraz zyrkam na czata i czekam na słowa protestu. Ej, co tu jest grane? Co to za wioska? Ja mu Arta, a on mnie. Dobra, nie będę się z tobą w biegu nawet pieprzył, gin. Takie. Myślał, że tu z cycem mi coś nastraszy mnie, bo pięścią walnie dwa razy w cyca. I ja się strasznie tym przejmę. Naprawdę. Oko cyklopa. Dobra. W tej wiosce pewnie też bida z nędzą. Drzwi zamknięte. Co wy tak pozamykali? Boita się, że was okradną? Wiedźminie, jesteś gość. Dzięki za pomoc. Nie ma sprawy. Dzień jak co dzień. Nie ma sprawy. Tu jakieś czerwone zapiski leżą. Niewysłany list. Do rąk własnych Damiena de la Tour. Szanowny panie komendancie, będzie pytanie, zwracamy się z przejmą. Proszę o przydzielenie ochrony naszemu siołu, bednarni na stokach. Ze strony olbrzymów. No i dobrze się obawialiście agresji. Przyszły olbrzymy, a Damien nie pomógł. Leń patentowany. Srał goły na rogu stodoły. Srał goły na rogu stodoły i wszystko jasne, jakby ktoś nie wiedział. No dobra, teraz mnie zastanawia, dlaczego tego nie mogę otworzyć. Halo, a no, wreszcie. No dobra, moi kochani. Mamy kolejny znaczek zapytania tutaj za sobą. Tu mamy po drodze jakieś siedlisko potworów. Ale chyba te rzeczy już będziemy robić w następnym odcinku, bo to już jest za długi odcinek, a przecież Rajsa nie lubi takich odcinków. W przyszłym odcinku spróbujemy wbić te brakujące 200 expa poprzez spacerowanie się tu. Wrócimy do pałacu, spotkamy się z tamtą Lalą, zobaczymy, czy mistrzu wrócił do niej.
największy bohater świata. No i będziemy dalej tu kombinować. No roboty tu jeszcze jest na milion odcinków. Naprawdę. Na milion. Ale na razie robimy standardowo to, co zawsze. Czyli save. Co się dzieje? Co wam? Ludziska, zgupieliście? Płacą, to robię, proste. Co wy? Tu co drugiemu, wino i panienki w głowie. No dobra. Pokrzyczeli, ale widać, że chyba nic im się nie stało. Także dzięki wam serdecznie, trzymajcie się i do zobaczyska już jutro. Hejka, pa, pa!